Dzień dobry, kochani. Jak ja się cieszę, że my tutaj znowu siedzimy. Wracamy do siebie. Chciałem powiedzieć, że wróciliśmy, ale my dopiero do siebie wracamy. Po weselu, po ślubie Dominika było po prostu pięknie, było zjawiskowo, było romantycznie. Nie ukrywam, że czekałem, że aż może coś się wydarzy takiego, że Przemysław klęknie i w tej pięknej, cudownej okoliczności tak. Coś się na moich dłoniach pojawi. Ja klęknąłem faktycznie, ale to dlatego, że po prostu wysiadł mi kręgosłup od tych tańców, hulańców i swawoli. Tak żartując sobie na marginesie, to wracając, która to już była? Po czwartej godzinie. Tak, czwarta 30 chyba. Po czwartej, jak wracaliśmy właśnie z wesela, szliśmy do hotelu, gdzie spaliśmy, to każdy narzekał: Boże, jak mnie bolą plecy, Boże, jak mnie bolą stopy, jakie trzeba tabletki przeciwbólowe wziąć, elektrolity, jakieś napoje izotoniczne. Uważam generalnie, tak, ja miałem całą apteczkę i wszystkim po prostu musiałem rozdysponować. Ty musisz wziąć to, żeby jutro każdy się dobrze czuł. Słuchajcie, ja uważam, że w naszym wieku, w ogóle, że w pewnym wieku przychodzi taki moment i przychodzi taki czas, że najgorsze jest niewyspanie. Można nie pić alkoholu, można pić alkohol, można robić różnego rodzaju rzeczy, ale po prostu niewyspanie i zmęczenie i bolące korzonki Przemysława to był po prostu hit tego wesela. Ale no właśnie chcę tylko powiedzieć, że nie ma chyba dobrego ślubu i wesela, jeżeli człowiek nie dochodzi do siebie przez kilka następnych dni. A wracając do samego wesela, samego ślubu, przepiękna ceremonia, ja się kilkakrotnie wzruszyłem, to jest cudowne patrzeć na młodych ludzi, którzy są ze sobą od 10 lat. Od dekady, którzy widać po prostu, jak się na nich patrzy, że jak bardzo się kochają, jak bardzo się wspierają, jak szczególny i wyjątkowy był to dla nich dzień. Dominik z Niną wzięli sobie po prostu ślub i zrobili prezent na 10. rocznicę ich znajomości, także jest to po prostu my coś. My tłumaczyliśmy kiedyś, kto to jest Dominik? No Dominik to jest rodzony brat Anety, moi kochani. To jest, Dominik jest młodszy od Anety i ode mnie. Dominik jest młodszy ode mnie? Boże, nie wiem. Nie, Dominik jest chyba w moim wieku albo rok młodszy. Aż wstyd, że tego nie wiem i nie pamiętam. Aneta jest od ciebie rok starsza, a Dominik... Jest rok młodszy. Tak. W każdym bądź razie, oczywiście z matematyką są jak zwykle problemy, było cudownie, było fantastycznie, mamy kilka przebitek, żeby wam pokazać, jak było, jak młodzi wyglądali, jak cudownie tańczyli, więc nie wiem, albo tutaj, albo na sam koniec tego filmu zostawimy wam kilka takich zdjęć, instastory, które nagraliśmy, bo... No ja nie dałem rady, muszę wam przyznać, nagrać. Że mieliśmy w planie nagrywać generalnie cały ten dzień, bo był to, szczególnie dla Patryka, taki bardzo ważny, wyjątkowy dzień, gdzie... Ja kocham po prostu śluby, jeszcze jak ktoś jest bliski mojemu sercu, no to... Ale... Łzy po prostu leciały mi po policzkach non-stop. Także Patryk był tak roztrzęsiony, że nawet jak brał telefon czy aparat do ręki, to po prostu tak telepało obrazem. Przemysław chciał, mówię, chociaż rolkę zróbmy, przygotujmy cokolwiek. Przemysław wyjmuje telefon, zaczyna mnie kręcić, a ja tak mówię, tak, tu zapłakany, tu spuchnięty, tu nie wiadomo, co się ze mną dzieje, ale stwierdziłem i w ogóle dochodzę do takich przemyśleń, że takie momenty najbardziej lubimy i najbardziej chcemy przeżywać wszyscy razem. Także mam nadzieję, że to zrozumiecie i mam nadzieję też, że spodobają wam się króciutkie, dosłownie kilka materiałów, które dla was przygotowaliśmy. Forget about size and rules. Oh, the payment and the long, long road. Yeah. And you're always in such a rush. With your life playing from the stereo. But all alone, and you're always staring at your phone. You need another great relief. We all need a turning leaf. Oh, baby, this time we'll be gone forever. Never in our lifetime will you see us back here again. So come before it's too. Too many fishes in the stream.
down the boulevard of broken dreams. So we'll make a little change in pace. A minor shift of time and space. Oh baby, this time will be gone forever. Never in our lifetime will you see us back here again. So come before it's too late. Hurry now, cause I can't wait. Let's put on our anthem. My dzisiaj stwierdziliśmy, że w tym upale, dajcie w ogóle znać, czy u was też jest tak gorąco. Jesteśmy zroszeni, jesteśmy zmoczeni. Właśnie chciałem powiedzieć, zobacz jak się już świecimy. Po tyłkach nam po prostu cieknie, ale jest, no... Miałem tego nie mówić, ale jest dosyć długa przerwa oczywiście w nagrywaniu. Próbujemy pozbierać to nasze życie do kupy. Dużo rzeczy znowu nam się wywaliło, wysypało. Jest po prostu, mam wrażenie, coraz gorzej, ale my się nie dajemy. Chcemy też opowiedzieć o tym wszystkim, żeby dać przestrogę każdemu, kto się buduje, kto się remontuje. My myśleliśmy, że wiemy naprawdę dużo. Patrząc na to, ile perypetii po drodze zaliczyliśmy z naszym mieszkaniem, w dalszym ciągu człowiek popełnia błędy, w dalszym ciągu cały czas stara się ufać ludziom i chce jak najlepiej dla każdego i dla samego siebie oczywiście również, ale niestety no nie wychodzi nam to na dobre. My chyba po prostu musimy się zapisać na jakiś taki coaching, żeby ktoś wyegzekwował od nas to, żebyśmy my mogli i byli w stanie egzekwować od wszystkich to, do czego się powiedzmy zdeklarowali, bo niestety bujamy się z wieloma sytuacjami, że ktoś nam coś obiecał, mimo tego, że są jakieś takie umowy, to wiecie, chcieliśmy być dobrzy, przymykaliśmy na sporo rzeczy oczy i teraz po prostu się z tym bujamy jak takie po prostu... No, mamy problem generalnie z oknami, to jest po prostu rzecz i temat, który ciągnie się już nawet nie wiem od jakiego czasu. Częściowo za okno zapłaciliśmy już w październiku, mamy lipiec, okna powinny być zamontowane w naszym domu już w maju, także mamy lipiec, połowę lipca zostały zamontowane łaskawie trzy ramy okienne z pięćdziesięciu kilku tam okien, jakie mamy w domu i w dalszym czasie czekamy, mamy czekać ponoć na wszystko takie, co jest dobre, należy w życiu poczekać, także my sobie jeszcze nie wiem ile poczekamy, mamy obsługę naszej budowy już ponad 3 miesiące przez te okna i jesteśmy rozgoryczeni, jesteśmy wściekli, jesteśmy wkurzeni. Wczorajszy dzień to po prostu było apogeum. My przestaliśmy nawet już na naszą budowę jeździć. Nie czujemy, po prostu czujemy, że za każdym razem jak mamy tam pojechać, mimo że to jest spełnienie naszego marzenia, tyle rzeczy idzie po prostu nie tak i tyle nerw nas to kosztuje, gdzie wszystkich prosiliśmy i każdy nam obiecywał z podwykonawców, że będzie wszystko ok. Też nam robili przedwczoraj rekuperację, została wywiercona dziura, jakiś tam otwór wielki, nie w tym miejscu, w którym było ustalane i miesiąc wcześniej, i dzień, w dzień wywiertów, tak? Rozmawiałeś z panami. Generalnie zaczyna nam trochę brakować słów, bo z budową mieliśmy mało problemów. Nie mamy w ogóle problemów, jeżeli chodzi o samą ekipę wykonawczą. Więc nie spodziewaliśmy się, że już na takim etapie dosyć zaawansowanym te po prostu opóźnienia, te problemy zaczną się pojawiać, ale to jest właśnie chyba taki moment, że po prostu zaczyna działać kilku niezależnych wykonawców i ich praca po prostu od siebie zaczyna zależeć. Więc jak ktoś ma jedno opóźnienie, to ma to wpływ na całą resztę. Wiecie, to jest taki po prostu ciąg zdarzeń przyczynowo-skutkowy. Faktycznie przez te okna mamy prawie 3 miesiące opóźnienia z realizacją, z całą budową, bo przez to nie mogliśmy zacząć z rekuperacją, bo nic w środku nie można było zrobić. Byliśmy wstrzymani z hydrauliką, byliśmy wstrzymani z elektryką. Elewacja, którą mieliśmy robić na samym końcu, właśnie w tym momencie, już zaczynamy robić jednocześnie, bo zaraz skończy się lato, skończą się ciepłe dni. Nie może być w przymrozku, żeby ta elewacja bardzo dobrze wyschła, żeby nie spłynęła. Nie spłynęła, więc zaczynamy się po prostu stresować, zaczynamy się denerwować. Każdy gdzieś tam ma to chyba w poważaniu, że zaczynamy wywierać tą taką presję, mimo tego, że robimy to już naprawdę od maja. Jak tylko zaczął się etap okien, to cisnęliśmy, staraliśmy się wyegzekwować terminy, nie wychodziło nam to, za każdym razem dostawaliśmy inną odpowiedź. Te odpowiedzi nam się ze sobą nie zgrywają, więc już poprosiliśmy też naszego inspektora, żeby przejął ten temat. Też nie był w stanie wyegzekwować, no bo
To niektóre rzeczy... Ja jestem po prostu tak zniesmaczony i mam taką minę, jakby mi coś pod nosem śmierdziało. Nie wiem w ogóle, w jakim celu nagrywamy ten film, ale chyba po prostu potrzebujemy się wygadać komuś, kto nie siedzi w tym i może będziecie mieli jakieś pomysły, słowa wsparcia, otuchy, czegokolwiek, żeby podnieść nas na duchu. My w całym ferworze tego wszystkiego mamy milion pomysłów. Decydujemy się i ustalamy jednego dnia, na przykład był pomysł, że wylatujemy na 4 miesiące z Polski, teraz już absolutnie ten pomysł odszedł do lamusa, czy jak się to tam mówi. Codziennie wymyślamy, uciekamy, chcemy naszą głowę odciążyć. Bo to wszystko zależy po prostu od natłoku złych informacji, które do nas wpływają. W pewnym momencie mieliśmy taką myśl po prostu krzanić to, skończymy budowę, sprzedajemy to wszystko, bo mamy dosyć. Będziemy tak, i tak jak... szczęśliwymi ludźmi, którzy będą prostować banany na jakiejś bezludnej wyspie bez dostępu do internetu. Później pojawiały się w naszej głowie myśli, okej, dobrze, może w takim razie z wykończeniem nie będziemy ruszać teraz. Wiem, co chciałem powiedzieć. Pamiętacie, jak pojawiały się komentarze, że my budujemy ten dom tylko, żeby go sprzedać i tak dalej. I rzeczywiście, tak jak Przemysław przed chwilą powiedział, była z piątku na sobotę noc, ale to było chyba 2 tygodnie temu. Powiedzieliśmy, że mamy tego wszystkiego po prostu dosyć i ten dom, który jest spełnieniem naszego marzenia, zwieńczeniem naszej ciężkiej pracy i tego, ile wyrzeczeń poświęciliśmy na to wszystko, wyceniliśmy sobie już to wszystko w głowie, mówimy, sprzedajemy ten dom, bo po prostu nie damy rady psychicznie, nie damy rady fizycznie, ale oczywiście po następnego dnia z samego rana, jak się przespaliśmy, stwierdziliśmy, że co to w ogóle był za pomysł. Zadzwoniliśmy nawet do moich rodziców i rodzice na nas takie oczy w ogóle mówią, wy jesteście po prostu nienormalni, wy codziennie mówicie coś innego, ochłońcie, zrelaksujcie się i zejdźcie na ziemię, bo też bardzo dużo osób po ostatnim naszym filmie pisało, że porwaliśmy się z motyką na księżyc, z siekierą po prostu na jakiś nie wiem na co. Kochani, my podkreślaliśmy w poprzednim filmie, że nas stać na ten dom. My przygotowaliśmy się do tego wszystkiego. To, że Przemysław stracił jednego klienta, to nie oznacza, że my nie mamy tych pieniędzy. My po prostu i co wybrzmiało, co wypowiedzieliśmy, zainwestujemy i inwestujemy te pieniądze, które były przeznaczone na wnętrza, inwestujemy w coś zupełnie innego, żeby później swobodnie sobie to wszystko wykończyć, ale to ten temat też się zmienia, podjęliśmy też zupełnie inną decyzję. Nie wiem, czy o tym mówimy, czy na razie nie mówimy, ale myślę, że skoro mówimy cały czas, jak to się wszystko zmienia, to chcemy teraz jak najszybciej jednak wykończyć ten dom, żeby się tam przeprowadzić, żeby cieszyć się tym lasem, żeby cieszyć się tym wszystkim. Jak nam na coś zabraknie, to po prostu nie będzie tego w naszym domu. Zrobimy to w późniejszym etapie, ale choćbyśmy mieli mieć jedną łazienkę, to po prostu chcemy być w tej ciszy, chcemy być w tej głuszy, uciec od wszystkich ludzi, od wszystkich problemów i cieszyć się tą sielanką, która tam na nas czeka. Mogę teraz coś powiedzieć? Proszę bardzo. To jest terapia online. Przed chwilą mieliśmy właśnie tutaj starcie, że nie daję Patrykowi dojść do słowa. Musicie sobie cofnąć ostatnie 6 minut. Ja tutaj tylko kiwałem, kiwałem głową. Ale mieliśmy też, możemy powiedzieć, w momencie, kiedy zdecydowaliśmy się, okej, dobra, sprzedajemy dom, lub obsuwamy wykończenie w czasie. Mieliśmy właśnie myśli, żeby wyjechać z Polski na kilka miesięcy do jakiegoś tropilnego, ciepłego miejsca. Tropikalnego. Później mieliśmy taką myśl, kurczę, uciekać stąd, tego Paryska tak jakby męczyć za tą granicę, w tą podróż, że może jednak zdecydujemy się wynająć sobie po prostu jakiś domek na wsi, w ciszy, w głuszy, gdzie nam nikt nie będzie przeszkadzał. Faktycznie byliśmy oglądać jedną nieruchomość, która bardzo nam się podobała. Bardzo daleko od Warszawy. Po prostu nie powiem, czym tam psy szczekają, ale... Wszyscy nam mówili, że zwariowaliśmy i że oszaleliśmy, ale my każdego nakręciliśmy tak, że każdy potem nam wtórował, to jest dobra decyzja, trzymamy za was kciuki i tak dalej. No ale finał finałów, jak ochłonęliśmy do wczoraj, no to uregulowaliśmy całe ciśnienie i stwierdziliśmy, że na dzień dzisiejszy, że staramy się zrobić wszystko, czekamy teraz na projekty. Dobrze, że podkreślę, że na dzień dzisiejszy. Na dzień dzisiejszy. Wszystko, co wy teraz, kochani, oglądacie, jest tu i teraz. Ja zaraz, jak nagramy ten króciutki film, zmontuję go, publikuję i ja nie wiem, co się wydarzy w kolejnych dniach, bo my po prostu sami już głupiejemy, oszaleliśmy i jeszcze ocierając się i mając styczność z osobami, które są po prostu niefachowe, nie... Jakie są słowa na osoby, które
obiecują, a czegoś nie wykonują. Generalnie mam kilka epitetów na, nawet nie na końcu języka, na jego bardzo na początku, ale nie będziemy po prostu tego, może takich słów i zwrotów używać. Bardzo nam zależy po prostu niekompetencja. Bardzo nam po prostu zależy na tym. Nieterminowość. Dobrze, już skończysz to narzekanie. Bardzo nam po prostu zależy na tym, aby doprowadzić tą budowę do końca, żeby to było zrobione tak, jak powinno być zrobione od samego początku, czyli z zakładaniem, że ma to być wysokojakościowe, porządne, tak żebyśmy nie musieli za rok, wiecie, czegoś wymieniać, remontować, bo... No ale przecież tak to na pewno nie będzie. No tak, no ale w pewnym momencie, jak sprzedajemy ten dom, no to już też tak trochę odpuściliśmy w głowie. No tak, więc... oczywiście, że odpuściliśmy, no ale co, chciałeś zrobić coś, nie wiem, na zmiany, na skróty? Absolutnie. Nie, no mam po prostu nadzieję, że mimo tego naszego, tak jakby powiedzmy, obecnego stanu psychicznego na temat różnego... Nie, rodzaju. Przemysław źle mówi, bo potem ludzie to źle odbiorą. Kochani, nasz stan psychiczny jest po prostu cudowny. Ja się czuję, jakbym po prostu się, nie wiem, nawdychał jakiegoś helu albo czegoś, co dało mi dzisiaj uskrzydlenie. Jedziemy w piątek na budowę, zabieramy tam naszą Olę. Chcemy jej pokazać to wszystko, bo ona po prostu już też oszalała, ona zgłupiała od naszych myśli, od naszych po prostu słów, jakie kierujemy w to wszystko. Dzisiaj jest dobrze, dzisiaj jest pozytywnie, jedziemy w piątek. I się pewnie pip. Nie, absolutnie, będzie wszystko pozytywnie, trzeba nastawić się tak, że wracamy na te tory, że jest wszystko w porządku, że wszystko się poukłada. Wyobraźmy sobie, że tego opóźnienia nie ma. Wizualizujmy sobie, tak, afirmacja. Afirmacja, afirmacją, wizualizacja, wizualizacją. Mam nadzieję, że w piątek, jak pojedziemy, ekipa, która wstawia nam okna, tam będzie, że nic się nie wykrzaczy i będziemy mogli wam pokazać, jakie na naszej budowie są postępy, jakie są zmiany, w jakich miejscach złych zostały nawiercone różne rzeczy. Zamaskujemy to, ciekawe, przykryjemy to. Zamówali. Ja mam nadzieję, że jak pojedziemy tam jutro, akurat mam dentystę, jutro mamy taki dzień, gdzie mam jeszcze też terapię i tak dalej, bo ja w czwartki zawsze mam uzdrowienie mojej duszy i uzdrowienie mojego ciała. Moja terapeutka po prostu, myślę, że ma mnie za osobę niespełna rozumu, bo pozwalam sobie do niej wydzwaniać też poza naszą terapią i mam na to pełną zgodę i tyle, ile emocji, tyle, ile takich rozmów poza tym wszystkim się dzieje, tyle tematów, ile naprawdę na nas spadło w ostatnim czasie. Ja tutaj jestem pozytywny dzisiaj, bo naprawdę czuję, że wstąpiła we mnie znowu ta pozytywna i fajna energia. Myślę, że też ten ślub, to wesele nas mega nakręciło, ale było naprawdę ciężko, jest w dalszym ciągu ciężko, ale my z Przemysławem się nie dajemy, bierzemy to wszystko na klatę, ciśniemy. Bierzemy życie za rogi. Tak, chcemy pchać tą taczkę, jak to się przysłowiowo mówi, tak, że nawet jak się coś z niej wysypuje, to i tak jest dobrze. Mam wrażenie i mam nadzieję, że nie odbierzecie nas jako wariatów i osoby, które co film codziennie zmieniają decyzje i zmieniają swoje poglądy, ale niestety tak wygląda teraz nasze życie. Chcemy was też przestrzec przed tym, że tak jak my sielankowo nastawiliśmy się na budowę i opowiadaliśmy wam o tym, bo marzyliśmy, że tak właśnie to będzie. Myślę, że nie da się po prostu przejść przez remonty, przez budowy. Dzisiaj przed samym połączeniem tutaj razem z wami Przemysław powiedział, że to jest ostatni i jedyny dom, jaki on buduje. Ja się na coś takiego nie zamykam. Moja terapia wpłynęła na mnie już w taki sposób, tak, że muszę mieć swoje marzenia, musimy te marzenia realizować. Ja tylko chcę powiedzieć, zanim tutaj się znowu będziesz rozwodził na wszystkie tematy 15 minut, że jak zaczynaliśmy, generalnie pojawił się pomysł budowy domu i wykańczania, Patryk mówi: Przemysław, ty masz tyle pracy, tyle na głowie, że ja to wszystko będę ogarniać. Finalnie skończyło się tak, że wszystko jest na mojej głowie i ty po prostu tutaj... Ja zaraz, jak ty jeszcze użyjesz raz słowa finalnie i powiesz, że ja nic nie robię, nie bo powiedziałem, że powiedziałeś, nic... że wszystko spadło na ciebie. Kochani, jesteście tutaj świadkami, czy mi się wydaje? Tak właśnie jest. Powiedz czy chcesz to cofnąć? Nie. Czy wszystkie umawiane spotkania, wszystkie
trudne rozmowy, kto przeprowadza. Teraz robimy terapię małżeńską, słuchajcie. Tak, najtrudniejsze rozmowy przeprowadzasz ty, aczkolwiek cała logistyka i planowanie jest po mojej stronie, może dlatego to po prostu nie wychodzi. A jak ja mógłbym za logistykę się wziąć, jak ja z logicznym myśleniem nie mam absolutnie nic wspólnego? A co ma logiczne myślenie do logistyki? Nie wiem, tak mi się po prostu skojarzyło jedno i drugie słowo. Także kochani, musicie nam wybaczyć, że ten film dzisiejszy jest tak specyficzny i taki... wygadający się. Tyle się słyszy o tym, że ludzie jak się budują i remontują, to się rozwodzą, schodzą, mają myśli ludobójcze, więc tak naprawdę nie jest chyba z nami nie, aż wcale tak. Nie, my jak zwykle i mogę to potwierdzić, ty chyba również to samo, nas w ogóle to między nami nie ma żadnych takich negatywnych emocji, nie ma jakiegoś takiego napięcia. My to całe napięcie... jest spowodowane ono osobami trzecimi, więc absolutnie nie widzimy tutaj powodu, żeby na siebie być złym czy cokolwiek, żeby jeden na drugiego coś zrzucał. Oczywiście delikatne obowiązki sobie delegujemy tak, żeby i mi, i Przemysławowi było wygodnie, ale nie mieliśmy ani jednego takiego momentu. Wręcz cały czas mówimy, że dajemy radę, że jesteśmy razem w tym wszystkim i wspieramy się niesamowicie i to jest dla mnie coś wspaniałego. Każdy mówi, też z Olą właśnie wczoraj rozmawialiśmy, mówiła: macie takie cudowne życie, macie siebie, wyjątkowy związek, którym ludzie powinni się inspirować. Mamy cudownego pieska, fantastyczną rodzinę, jesteśmy zdrowi i na tym po prostu trzeba się skupić, na tym to trzeba po prostu doceniać, a te problemy wszystkie miną i jak wyobrażam sobie, że nawet na jakimś pieńku, na złamanym krześle, na tej kanapie, którą budowlańcy nasi postawili w naszym ogrodzie, usiądziemy w piątek i zobaczymy, jak ten dom wygląda po bardzo długiej nieobecności naszej tam. Stwierdzimy i usłyszymy te wszystkie cudowne ptaszki, zobaczymy to wszystko. Podobno mamy już prąd. Ten już docelowy. Robię minę zdziwioną, jak sam to też ogarniałem. Kochani, naprawdę, tu już jest tyle tematów i tyle wątków, że aż mnie kręgosłup z tego wszystkiego, tak się napiąłem, ale to są po prostu efekty nerw i stresu. Dostałem również aż jakieś wysyłki. Jakie te wysyłki dostajesz? Ja wysyłkę dzisiaj robiłem moich okularów, ponieważ z tego wszystkiego sobie zakupiłem piękne okulary, które część z was mogła widzieć już na moim Instagramie. Kochani, kto na moim Instagramie jeszcze nie jest, tutaj zostawię wam oznaczenie, żebyście tam zajrzeli, żebyście tam przeszli, bo ostatnio, tak jak nie lubiłem Instagrama, tak teraz bardziej jakoś lubię tam być aktywny. No nie jest to jakaś nadzwyczajna aktywność i taka spektakularna, ale... polubiliśmy, prawda, jakoś te rolki, te filmiki. Nie całego. Przemysław, bo jestem po prostu taki hot, że ty się przy mnie po prostu podnieciłeś aż z tego wszystkiego. Kochani, nie, ja już przestaję po prostu gadać, bo mi brakowało obecności nas na kanale, ale piątek nagrywamy vloga, sobotę nagrywamy vloga. Bardzo was przepraszamy i miałem tego nie mówić, ale jest mi przykro, że tak wszystko to ostatnio wygląda tutaj na kanale, ale chcę, żebyście tylko wiedzieli i Przemysław, proszę wtórować i tutaj przed naszymi widzami kochanymi, którzy zawsze są i nas nie opuszczają, ukłony kładziemy. Jest źle, wyjdziemy z tego wszystkiego. Trzymajcie koniecznie za nas kciuki. Widzimy się w piątek, widzimy się w sobotę. To będą cudowne filmy. Nakręciłem się jak po prostu... jakiś tam termos, nie mówi się, już nie używa tych określeń, bo ponoć nie ogórków. Wypada. Tak, zakręciłem się jak słoik ogórków, a twój tata mówi jak fikołek, także bądźcie koniecznie z nami już w kolejnych filmach, a my żegnamy się z wami i do zobaczenia. Pa! Pa!